Moja babcia zawsze używała rajstopy do organizacji w kuchni. Cebulę wkładam do rajstop i zawiązuję supełek. Przepiewne rajstopy powstrzymują cebulę przed gnieciem. Ważne, żeby powiesić je na przykład na regale w spiżarni. Nie wiesz, co zrobić z sałatą, która została w lodówce? Liście dokładnie namocz w wodzie, zawiń w ściereczkę i włóż do pojemnika. Wyschnięty kawałek mozzarelli? Mamy na to sposób. W pojemniku mieszamy ze sobą wodę i sól. Mozzarellę umieszczamy w zalewie i nie musimy się martwić, że ponownie wyschnie. Aby utrzymać świeże pomidory przed włożeniem ich do pojemnika, należy pozbyć się szypułek i ułożyć je do góry nogami. Aby utrzymać świeże ziemniaki, należy umieścić je w koszyku wraz z jabłkami, a następnie przykryć koszyk ściereczką. Czosnek przechowuj w papierowej torebce. Za pomocą dziurkacza zrób dziurki, które sprawią, że powietrze będzie swobodnie przepływać. W takiej torbie czosnek będzie świeży nawet 3 tygodnie. Zostało Ci trochę obranych warzyw i nie chcesz ich wyrzucać? Włóż je do szklanych słoików. Następnie zalej je mieszanką z soli, cukru i octu. Zalej je wrzątkiem i następnie przelej do słoików. W prosty sposób można zrobić z nich kiszonki. Marchewki możemy zawinąć w folię aluminiową. To pozwoli zachować dłuższą świeżość. Cytryny nacinamy w odpowiedni sposób. W środek wsypujemy sól. Następnie cytryny wkładamy do słoika. Zasypujemy solą i zalewamy wodą. Takie cytryny można przechowywać do 6 miesięcy. Przed użyciem należy je wypłukać. Świeże zioła możemy umieścić w foremce do lodu. Dzięki tej metodzie nic się nie zmarnuje. Zalej je oliwą i włóż do zamrażarki. Będą gotowe do użycia, na przykład do ubijania ziemniaków lub różnych sosów.